Cześć, witajcie moi drodzy, z tej strony Scorpio i Alex Mercer i witam was w drugim odcinku z Prototype'a. I teraz mam dla was bardzo ważny komunikat ze względu na to, że znowu coś mi Gothic nawalił. No nie wiem, ja się pokusiłem na multiplayer, tu nie działa, no to myślę, że mogę, że go przeinstaluję. Oczywiście zrobiłem kopię zapasową save'u, więc się nie martwcie. Ale teraz mam drugi problem, bo kurde, jak chcę zainstalować Gothica, to jakieś errory mi wyskakuje. I po prostu teraz się martwię, bo włączam kompa, próbuję go zainstalować, męczę się 2 godziny, żeby mi ściągnąć tą grę w ogóle jakoś ogarnąć. No i tu się okazuje, że kurde, jakieś errory. Dysk mi się robi całkowicie zajęty i ja takie what the fuck, co się dzieje, ja myślałem, że mi kompy eksplodują, że już całkowicie stracę kontrolę nad komputerem. No i ja się zastanawiam, czy jest sens dalej instalować, tylko z drugiej strony cała seria mi pójdzie znowu w pizdu po raz drugi. Teraz nie wiem, czy dzisiaj to robić. No cóż, dobra, zajmijmy się bardziej przyziemnymi sprawami, czyli mianowicie Prototype. Dobra, tak, teraz patrzymy na mapę, czy nie ma tu jakichś, nie wiem, pobocznych rzeczy. No to dobra, to może od razu się kierujmy już tutaj. Ale nie, nie to, nie to, nie to, ja chcę mapę z powrotem. To chyba muszę tak zrobić. Jak tu zaznaczyć? Kurde. Aha, no nic nie zrobię. Dobra. No cóż, kierujemy się tam. Ło! O, i już lubię mojego Alexa Mercera. Za to chociażby, że jest naprawdę OP. Pobiegamy sobie tutaj. Co to nam będzie przeszkadzało? Nie chcę mi się na razie wspinać po dachach, bo jeszcze nie mam aż takich zdolności po prostu. Tego se rozdupiłem i wyjebane. No kurde, nie, no mógłbym robić z tego normalnie kręgle. Jeb, i skaczemy i parkour robimy, jeb. Nie, no to mi się podoba w tym prototypie. To będzie zabawne. Dobra, czyli tutaj teraz się kierujemy mianowicie. Ło kurde. Nie rób mi takich parkurów. Aha, fajnie, żeś sobie płynął. Jeb. Dobra, poskaczemy trochę, żeby wam było miło i przyjemnie. Jeb, piękne parkury mi tu robisz. A co to są za te kropki? Tak się zastanawiam teraz, przynajmniej. A, są gliniarze, dobra. Już myślałem, że coś gorszego. Dobra, już jesteśmy niedaleko. Dobra, jakaś rezydencja. Jeb, po tych samochodach skaczemy jak pojebani. Dobra. Nie, 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 nie musisz po dachach, nie, dobra. Jeb. Dobra, to już tutaj niedaleko. Dobra, i zaczynamy misję. Co to będzie? Co to będzie? Co? Jego dom? Nie poznaję. Ci dam target. Targeta będziesz miał zaraz na twarzy. To jest mój dom, ty chuju. Kurde, nikt nie ma prawa tu rezydować. Poza mną. Tej, no kurde, rzeczywiście to on. On chyba zaraz sobie przypomni. Ło kurde. A to kto? Dobra, chyba mu nieco pamięć. What the fuck? No wydupili mnie z własnego domu! No skurwisyny. Z mojego własnego domu. O nie, no to teraz on was wydupi. O kurde, czyli jego trzeba będzie teraz wyeliminować. O ładne, ładne rzeczy się będą dziać. Dobra, czyli go gonimy mianowicie teraz. Tylko co teraz, bo ja jeszcze mamy helkę na głowie, no. Dwie helki. Przyjebanie trochę. Dobra, widać, że się proszą o walkę. Dobra, coś mi się teraz trafiło.
Dobra. Tak was najlepiej będziemy zżerać. Czekaj, w ciebie się zamienimy. Jep. Dobra. Jesteście gównem dla mnie. Dobra, najpierw trzeba ich obić. Bo widać, że oni się tu proszą o manto. I to takie solidne. Weź no podnieś broń. I zacznij napierdylać, no, panie. No kurde, ale weź no wyceluj tą broń jakoś, znaczy helkę. A, no, no fajnie, no. Dobra. Chyba tak trzeba będzie to załatwić. Bo innego ja tu wyjścia nie widzę. No kurde, tylko może dałbyś się, nie wiem, zabić. Dobra, chyba teraz. Jebci. Kurde, coś mi nie wyszło za bardzo. O, teraz chyba. Jest, poszło. Czekaj, chyba jeszcze tu trzeba będzie wybić tych gówniarzy. Gdzie jeszcze? Kurde, spieprzeć mi stąd. Jakie Sigma? O co ci chodzi? No i kolejna helka. Kurde, no chodźże tu, kozaku. Gdzie stoisz mi tu? O, tu jesteś. No nie ma. Jebci. Dobra. Ma. Najebane już ma. Dobra, tylko teraz trzeba. Jeszcze tą helkę by się zniszczyło. Jakby się tylko dało. Jakby było tylko miało to sens jeszcze. Jeb, jeszcze poskaczemy. Dziwne, że jeszcze z tą bronią biegam. Ale no cóż, nie ma wyjścia. Kurde, spieprzać. O-oh. No ale no co zrobiłem? No kurde, cel mi uciekł. Co za gówno. Aha, jeszcze raz się muszę z nimi rozprawiać. Dobra, jak sobie chcecie. Dobra, panowie. Nie martwcie się, ja was szybko tu rozjadę. Dobra, lepiej będzie to jak załatwimy. Jebci, kurde. Tak was lepiej trzeba będzie zniszczyć, bo innego ja tu wyboru nie widzę. O, dobra, coś się udało. I co ja mogę wybrać? Moment, jakiegoś skilla chyba mam. Moment. Albo się mogę zamienić. O, zamienimy się w tego żołnierza. Dobra. Teraz idealnie to pasuje. No tak. Dobra. Wyrąbane. Trzeba biec, bo to wiecie. Cel ucieknie i misja zawalona, no. Dobrze. Najlepiej jakbyśmy w ogóle nie skakali, ani nic z tych rzeczy. Po prostu biegali. Kurde. Przyrąbali się tak. Dobra. I teraz trzeba uważać. No inaczej zostaniemy zdemaskowani. Dobra. O to chodzi teraz. To jest nasz moment. O, a się udało. O to chodziło. A myśmy błąd zrobili. Dobra. Aha. I co teraz? Ty no, ale ucieka mi facet. Dobra. Czekaj, zaraz będziesz trupem. O tak, dokładnie. Dobra, pomijamy to. O. I chyba teraz zostawimy jakiegoś upgrade'a. Aha, i teraz będziemy w tych jego wspomnieniach, tak? Co się dzieje? Aha, to już było, przepraszam. Przepraszam, to już było wspomnienie. No, o co tu, come on? Dobra. Najważniejsze, że mam ten. Jebci. Dobra, teraz się wami zajmę.
Zabija wasz najlepszy przyjaciel własnych. O kurde, spadówka. O dobra, poddali się. Miło. Ale ja chcę się w kogoś innego zamienić. O, już misja ukończona. Miło. Dobrze. Pięknie. Dobra, może jakieś upgrade'y mogę w końcu robić. O, o, coś się dzieje. Coś się dzieje. Czyżby w końcu jakaś... I knew Gentech was the key. Mm-hmm. It made sense. I'd worked there. I'd had Dana investigating its operations. And then there was Black Launch. Whatever had changed me, erased my past. Must have started there. I thought if I could find out who was running Gentech before Black Watch erased them too, I could find my past. What did you think that would gain you? Answers. I wanted to find out what happened to me. The reason. Someone to blame, someone I could punish. Tell you the truth, I never thought I'd find her. I wish the hell I never had. Czyli już się chyba zaczyna. Trzeci dzień infekcji. Aha. Dobrze, jakiś Manhattan. Okej, dobra, o, mamy teraz jakieś tu misje poboczne. Najpierw chciałbym jeszcze zobaczyć, czy mogę już... O, są upgrade'y. O, i pisał mi ktoś w komentarzu o tej tarczy. Więc od razu bierzemy upgrade tarczy. No co jeszcze tu możemy takiego? O, szybowanie mam na myśli. No to też weźmiemy jako upgrade. Przyda nam się. O, o też byłoby dobra. Ile w ogóle mamy tych końców? Czy tam expa? Ma moment, critical mass ability. Co to kurde jest? W ogóle flying kick boost. This guy's power. Moment, jest tu tego sporo. A mamy to już. No nie wiem, czy to się nam opłaca. Sprinting grab. O, o, to się przyda. Przy sprintowaniu mogę ten chyba coś takiego zrobić, to akurat będzie przydatne też. Critical mass ability. Mamy jeszcze 36k. Więc trzeba się zastanowić, co tutaj takiego. O, to się opłaca, bo to jest 100 expa. I co to dla nas jest 100 expa. A to się może przydać też. Sprint speed, o. Albo jump. No nie wiem co pierwsze, co ważniejsze. Ale dajmy sobie lepiej skoki, żeby były nieco wyższe. Powersy tu już mamy. A to jeszcze damy. No dużo upgrade'ów trzeba zrobić. No bo to kurde, trzeba być OP w tym co się chce robić. Dobra, no i może jeszcze ewentualnie sprint speed. No i zrobiliśmy sporo upgrade'ów. Mnie się opłaciło. Dzięki temu właśnie teraz a to nie wiem na co ja tu wchodzę. Ale na mapę by się przydało, bo tutaj są jakieś wyzwania. Nie wyzwania, my jesteśmy teraz tutaj. Tak, tu mamy misję. I tu mamy takie buty. No co by tu się można było dowiedzieć. No tu mamy te misje poboczne, ale wiecie co? Lepiej chyba będzie jak się zajmę misją fabularną. Nie będziemy się po prostu męczyć. Tak przynajmniej myślę, że mi się tu nie opłaca robić takich misji pobocznych. W końcu chcę tą serię zrobić tak w miarę szybko, żeby się nie przemęczyć. O, tu sporo tych newsów. Ale teraz nam się opłaciło. Dobra, zobaczymy. O, jest. Ło. O kurde. Się trochę nam przyrąbało. O, ładnie. O, o takie mi szybowanie chodzi. No kurde. A mam wyrąbane na tą policję. Ups. Aż tak źle ze mną? Co to jest? O, fajne, ciekawe.
Jest tego więcej? Jest tego więcej, bo chciałbym pozbierać to. Tu chyba jeszcze jest jeden. O, a to akurat się może przydać do tego zbierania. Lol. Ciekawe. Czekaj, widzę tego więcej, czekajcie. Dobrze się rozejrzę, to pozbieram sobie te expy. Dobra, zamknij pysk, glino. Nikt ci nie dał pozwolenia do zgłaszania problemów. Czekaj, tu następny. To są jakieś kurde aury, kule, nie wiem co to jest. Ale to się przyda, bo to też nam daje exp. I dzięki temu szybciej, no po prostu zdobywamy go. Tu jest następna kula. Trzeba by było się rozglądać tak ciągle po tym. No zsuwaj dupę. Kurde, a nie chciałbyś po mordzie? Więc nie mów mi tu what the fuck, tylko ciesz się, że żyjesz jeszcze. Dobra, tu następna kulka. Dobra. Gdzieś jeszcze? Zaraz znajdziemy następne kule. Zamknij się. Chyba, że chcesz źle skończyć. O, dobrze. Chyba już teraz umiemy... No, chcę tak szybować, no. Moment. Tu jeszcze następna kula. Widzę. Będzie tego sporo zbierania. Ale właśnie te znajdźki są przydatne. Dzięki temu możemy robić szybciej upgrade'y. A, chyba już czaję bazę. A, dobrze. Chyba to już ogarniam szybowanie. Dobra. To już dla mnie nie będzie problem. Dobrze, znaleźliśmy kolejną kulę. Dobra. No to teraz wychodzimy stąd i po prostu po dachach się będziemy wspinać. Jak najzwyczajniej w świecie, bo teraz już nam się nie będzie opłacało chodzić po ziemi. A zważając na to, że już mamy trochę tych umiejętności, to lepiej będzie... Coś widziałem, tam jakąś fioletową kulę widziałem. Moment. Widziałem fioletową kulę i ona może nam dać więcej expa. Moment. Tu gdzieś... O, jest. Ta fioletowa. Ile nam da? Co to jest? Jakieś hinty. Okej. O, i to nam daje aż 10k expa. To się aż opłaca. Dobra. No, właśnie widziałem tego orba niebieskiego. I tak właśnie sobie pomyślałem, czemu by nie. Można pozbierać. Już mamy tego 9. Więc całkiem nieźle nam to idzie. No nie ma jakiejś muzyki. Ło! Dobra, byłem blisko. Ale i tak chciałem tą kulę zbierać. O! Fajnie, fajnie. Naprawdę ciekawie. Chyba teraz możemy się wspiąć na szczyt tego budynku. Zobaczymy co nam to da. Zniszczyłem tą antenę i wyrąbane. Ło! Jep, trochę jak z Prince of Persia. Jep, dobrze, jesteśmy już prawie na miejscu. No ładnie, ogarniam te moce. Nie są aż takie najgorsze. Dobrze, jesteśmy na miejscu. I co nas tu czeka jeszcze? Ha. No to wiem, o co chodzi. Ale wiecie co? To może jednak w następnym odcinku, żeby naprawdę nie przedłużać. Dziękuję wam bardzo za obejrzenie drugiego odcinka z Prototype'a. Jeżeli wam się spodobał odcinek, możecie ocenić, skomentować i zasubskrybować. I nie wiem, no będę musiał kombinować z tym gotikiem, bo jeżeli znów nic z tym nie zrobię, to będzie naprawdę masakra. Trzymajcie się, na razie, yo!